studiu goście: Michał Polański i Łukasz Woźniak. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Ciężko jest się z klerykami umówić, bo klerycy nie posiadają telefonów. Jak to jest żyć bez telefonu? To teraz rzadkość, prawda? Tak, dla zewnętrznego świata życie w seminarium jest dosyć często pewnym elementem nieznanym. Środowisko zewnętrzne często nie wie, jak my funkcjonujemy w naszym życiu seminaryjnym, w naszym trybie życia. Jest jeden dzień praktycznie w ciągu roku, w którym wierni, świeccy, młodzież, dzieci, dorośli mogą nas odwiedzić. Jest to Wielki Czwartek, kiedy powiedzmy drzwi seminarium są otwarte, można wejść, zobaczyć nasze sale wykładowe, miejsca, gdzie się uczymy. Natomiast jeśli chodzi o same telefony komórkowe, myślę, że przy naszym trybie życia, jaki my prowadzimy, ten zakaz jest bardzo, bardzo, myślę, pozytywny. To pomaga w skupieniu, w odcięciu się. Przede wszystkim. Wspomniałeś, właśnie powiedziałeś, nazwałeś to słowami, świat zewnętrzny to nazwałeś, że tak. Bardzo łatwo jest zapomnieć się w tym świecie zamkniętym, bo jesteście zamknięci, macie więcej czasu na skupienie, na to, żeby rozwijać sami siebie, ale przecież macie pracować z ludźmi, prawda? Tutaj jest forma... Czy z tym światem zewnętrznym. Myślę, że zbyt ostro, powiedzmy, się wyraziłem. Natomiast my mamy pewne możliwości przede wszystkim kontaktu z ludźmi, prawda? Podczas naszych praktyk, które prowadzimy nie tylko podczas wakacji, ale także w ciągu roku akademickiego, kiedy mamy możliwość odwiedzania i współpracowania z Domem Dziecka, ze szpitalami w Rzeszowie, także z Domem Pomocy Społecznej, jednym, drugim, więc ten kontakt jest raczej ożywiony, tym bardziej przez prowadzone rekolekcje, choćby nawet jak całkiem inne rekolekcje, które były prowadzone w tamtym roku, więc ta możliwość wyjścia do świata z naszej strony jest jak najbardziej udostępniona i możliwa. Zresztą nie jesteście odcięci od świata, bo Michał wspomniał wcześniej, że są dwie budki telefoniczne w seminarium, także każdy, kto chce, może zadzwonić i to oczywiście sobie żartujemy, ale czy muzyka może być takim elementem, który łączy? Może być i jest. Czego się mogą spodziewać ci, których zapraszamy na ten koncert i którzy przyjdą, bo koncert jest otwarty, koncert nie jest biletowany. Zapraszamy do WDK-u. Na co? Myślę, że warto skorzystać z tego zaproszenia, ponieważ muzyka, którą zagramy, będzie troszkę inna niż tą muzykę, którą się słyszy na co dzień, ponieważ przesłanie, które wyrażają nasze piosenki, jest przesłaniem chrześcijańskim i te treści, które zawierają te utwory, odsyłają nas do czegoś więcej, czyli do samego Boga i pozwalają na refleksję. Tylko dodałbym, gdzie można zobaczyć zespół seminaryjny, gdzie można zobaczyć kleryków grających i śpiewających. Myślę, że to jest jedna z wielu okazji, gdzie wszyscy ludzie, niezależnie od tego, jakim są wieku, mogą przyjść, posłuchać, razem z nami pośpiewać i wielbić Boga. Tym właśnie, co robimy. Jak włączacie telewizor w seminarium i oglądacie na przykład transmisję z Opola, widzicie gwiazdy, osoby tak nazywane, tak fani reagują na widok gwiazd piskiem, brawami. Myślicie sobie, że błądzą, że to źle? Nie, w żadnym wypadku. Nasza muzyka jest... Znaczy wielbimy artystę, tak? Nie do końca bym to tak ujął, ponieważ nasza muzyka ma inne przesłanie, prawda? My naszą muzyką i reakcją publiczności chcemy Boga uwielbić, prawda? I nie skupiamy się na tym, co dzieje się na scenie, nie skupiamy się na reakcji publiczności, tylko chodzi o pobudzenie emocji, do jakiegoś takiego żywszego zaangażowania wiary. To jest muzyka z przesłaniem. Dlaczego takiej muzyki, tej waszej działalności i podobnej jest mało, chociażby w rozgłośniach radiowych, komercyjnych? Myślę, że też z tego powodu, że zespołów chrześcijańskich jest mniej niż zespołów, które grają muzykę rozrywkową, którą słyszymy bardzo często w rozgłośniach, ale to też nie jest powód, żeby taka muzyka chrześcijańska nie brzmiała w rozgłośniach radiowych Kto wystąpi w niedzielę? Dodając tutaj, ważną rzeczą jest to, że seminaryjne zespoły powstają zazwyczaj z inspiracji i takiej determinacji samych kleryków.
Więc o ile są w jakichś seminariach talenty muzyczne, które się ujawniają i pewna grupa chłopaków, którzy rzeczywiście chcą coś zrobić, chcą razem grać, chcą razem śpiewać, też to jest pewnego rodzaju forma pewnej takiej odskoczni też dla nas, gdzie realizujemy się też muzycznie, to myślę, że wtedy jest droga otwarta, prawda? Była kiedyś po waszym występie owacja na stojąco? Tak. Była. Miłe uczucie? Była, tak. Aczkolwiek zawsze staramy się, chociaż jest to trudne, bo takie, powiedzmy, w cudzysłowie, gwiazdożenie grozi każdemu. My też jesteśmy ludźmi, też gramy na scenie, też występujemy, śpiewamy, zachęcamy do wspólnego śpiewania, więc to zagrożenie zawsze jest. Natomiast zawsze staramy się tą relację do nas odnosić do Boga. My też w telewizji musimy uważać na to, żeby nie gwiazdożyć. I tej wersji się trzymajmy, żyjmy tutaj blisko na ziemi, nie unośmy się w powietrzu. Zapraszamy na koncert, być może koncert wyjątkowy do Wojewódzkiego Domu Kultury. Nie tylko zespół, ale również chór. Chór seminaryjny, tak jest. Początek o godzinie? 18. Zapraszam serdecznie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję.